Inaugurację Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego list specjalny wystosował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. List odczyta profesor Andrzej Waśko z Kancelarii Prezydenta RP. Panie profesorze, zapraszam. Szanowni Państwo, organizatorzy i uczestnicy uroczystości wręczenia Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa przybyłych na uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej imienia Marka Nowakowskiego. Z okazji pierwszej edycji tego lauru składam wyrazy uznania i wdzięczności inicjatorom, fundatorom, członkom kapituły oraz wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym narodziło się to przedsięwzięcie. Bardzo się cieszę, że zmarły przed 3 laty wybitny pisarz i wspaniały człowiek będzie odtąd upamiętniony Nagrodą Literacką swojego imienia. Można by uznać za swoisty paradoks, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w Pałacu Rzeczpospolitej, bo przecież patron tego spotkania własną twórczość i uwagę poświęcał raczej peryferiom umiłowanego rodzinnego miasta. W swojej prozie Marek Nowakowski zapraszał czytelników do bocznych ulic, miejsc zapomnianych, omijanych, zaniedbanych. Był kronikarzem przedmieść, podwarszawskich stacji i miasteczek. Opowiadał o prowincji, która mogła się wydawać odległa, choć od centrum dzieliło ją zaledwie kwadrans lub dwa drogi koleją. Ukazywał świat i społeczności, które dzisiaj często już nie istnieją, wchłonięte przez rozlewającą się wielką aglomerację, zachował dla następnych pokoleń pamięć o ich zanikającej gwarze, obyczajach, niespiesznym tempie życia. Ale miejsce obecnego spotkania niesie też piękne przesłanie symboliczne. Oto Rzeczpospolita oddaje cześć znakomitemu pisarzowi, jednemu z najważniejszych twórców nowoczesnej literatury polskiej, mistrzowi sztuki prozatorskiej, a także szczeremu patriocie, człowiekowi miłującemu wolność, głęboko zaangażowanego w sprawy społeczne i narodowe, uważnemu obserwatorowi polskiej rzeczywistości i przemian. Bo taki również był Marek Nowakowski i jako autor głośnego raportu o stanie wojennym, i późniejszych powidoków, i wreszcie wspomnień oraz wypowiedzi publicystycznych. Potrafił harmonijnie łączyć wrażliwość artystyczną z refleksją o rzeczach publicznych. Dzielił się z czytelnikami swoim osobistym doświadczeniem i zgromadzoną mądrością w sposób naturalny, jak rozmówca przypadkiem spotkany w barze, bez popadania w patos i mentorski ton. Za to wszystko wysoko cenimy jego twórczość i jestem przekonany, że będą ją doceniać również potomni. Marek Nowakowski swoimi książkami wyznaczył bardzo wymagający punkt odniesienia dla współczesnych pisarzy. Życzę Państwu, aby nagroda jego imienia szybko zyskała prestiż i stała się niezawodną rekomendacją dla honorowanych twórców, świadczącą, że jej laureaci tym wysokim wymaganiom potrafią sprostać. Z wyrazami szacunku i sympatii prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Bardzo dziękuję. Ja uważam, że w pisaniu trzeba walczyć o wartość słowa, mieć szacunek dla słowa. Dlatego te krótkie teksty są dla mnie próbą, takim ćwiczeniem, szansą przywracania słowom ich wartości, ich znaczeń, żeby słowo przylegało do rzeczy, takie marzenie. To jest chyba najważniejsze dla pisarza.